Ciekawe, czy w tym samochodzie też śpią. Bo ma naklejki jak nasz. Chyba nie. Chyba to jest prawdziwy. Nie wiadomo, nie wiadomo. Mnóstwo drewnianych domków. Niestety nie były one aż tak pięknie, piękne i dobrze zachowane jak tutaj w tej miejscowości. Tutaj są wyjątkowo kolorowe i no, mają taki świeży wygląd, także są piękne i warto przyjechać do Troków, żeby także podziwiać architekturę Litwy. Litwy. Jesteśmy w Trokach, tutaj przepiękny starodawny zamek, wszędzie są budynki. Kto z was jeszcze nie wie, to codziennie robimy Instastory. Prawie na live lecimy, więc jeżeli ktoś chce dowiedzieć się aktualnie, co jest u nas, co jemy, co robimy, gdzie śpimy, to wchodźcie na Instagrama. Na Instastory jest takie kółeczko na górze i można nas śledzić na bieżąco. Jesteśmy w Trokach. W Trokach! W Trokach. To jest niedaleko 18 km od Wilna, a warto tu przyjechać, taka bardzo stara, historyczna miejscowość. Same stare domki, wszystko jest piękne, kolorowe. A na wyspie jest przefajny, odrestaurowany zamek, który kiedyś był własnością nawet naszego Jagieły, ale go się pozbył. Nie wiem dlaczego, ale go oddał. Natomiast jest warty zobaczenia w nocy, za dnia jest kunszt, mnóstwo kunsztu. W ogóle cała miejscowość jest bardzo ładna. Taka powinna być na liście rzeczy do zobaczenia przed śmiercią. Także cieszę się, że tutaj jestem. Dzięki tobie, Kasiu. Zapomnieliśmy zapięcia do rowerów. Ups. Także mamy nadzieję, że nikt nam nie ukradnie. Zostawiamy je tutaj. Przyjechaliśmy na rowerach, bo w miejscowości jest jeden duży minus. Bardzo drogie parkingi. Także jeśli wy tu będziecie, to polecamy całkiem niedaleko. Są parkingi duże i darmowe. Park for night. Dokładnie. Na tej aplikacji można je znaleźć. No i najlepiej rowerkami podjechać sobie. Co to jest? System. Herbata. Very strong, but... Patrz, Kaśka, na to. Ładne. Przepiękne. Herbata zamku. I namiętność dworu, tajemnica i egzotyka. Pomaga, gdy jest zły humor, niepokój, bezsenność, wrażliwość, stres, zmęczenie. My nie mamy takich rzeczy. Wspiera funkcje seksualne. O, bierzemy. Pasuje mi to? Wyglądasz, o, ma tu takie zdobienie. No, wyglądam jak? Zajebiście. Chodź, ja lubię takie marki. No, te odbierz mi takie skarpetki. A to są świeczki. To są naturalne zabawki i takie jeden się robią. Patrz, jakie tam są przepiękne. To takie sukieneczka dla dziecka. Jak będziemy mieć kiedyś córeczkę, to ja tutaj będę kupował ubrania. Mhm. Będzie miała tak dużo sukieneczek. Królewna będzie, po prostu królewną, piękną. Kiedyś w Londynie na Shoreditch trafiłam na sklep, gdzie koleś skrobał łyżki. No i miał cały sklep właśnie z drewnianymi łyżkami. To pokazuje, że możesz wszystko. Kogo spotkaliśmy? Tak, właśnie spotkaliśmy taki przemiły państwa, którzy zgodzili się, więc tak, zresztą jest taka, w Wilnie okazało się, że nie wysłaliśmy kartek do naszych patronów i do naszej rodziny, a mieliśmy tam już polskie znaczki przyklejone. No więc usłyszawszy polski głos w pewnej restauracji, zapytałam takich miłych państwa, czy mogliby nam wrzucić w Polsce te kartki, no i powiedzieli, że tak, że wrzucą, za co im serdecznie bardzo dziękujemy, a teraz dzisiaj w Trokach właśnie ich po raz kolejny spotkaliśmy, także... Tak. Tam sobie idą. Cała grupka, cała rodzinka bardzo sympatycznych ludzi. Co jest ciekawe i śmieszne, to nie poprosiliśmy, żeby wysłali nam kartki, a jeden z tych panów pracuje na poczcie. Także na pewno będą także wysłane. Na pewno będą wysłane i jestem polek. Dziękujemy. Dzięki jeszcze raz. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. A my w tym czasie będziemy kosztować tego czegoś. To jest kwas chlebowy. Jak chcecie napić tego miodu? No. To jeden kwas i jeden miód, proszę. Jeden kwas i z miodem, tak? Mhm. Yes. Który jest ten kwas? Tutaj kwas. Ja piję piwo miodowe. Miód pitny. Nie, piwo miodowe. Piwo miodowe? Takie ciemne. A ja mam kwas. Thank you.
Jesteśmy właśnie na terenie przepięknie zrekonstruowanego zamku w Trokach, zamku na jeziorze. Zamek pochodzi z późnego XIV wieku, obecnie jest znowu we władaniu Litwinów. Zamek jest piękny, warto go zwiedzać, kosztuje to 8 euro, my rezygnujemy, bo nie mamy czasu. Znajdujemy się teraz w miejscowości Szawle na słynnej Górze Krzyży. Dowiedzieliśmy się o tym miejscu od jednego z naszych widzów. Wysłał nam informację, żebyśmy koniecznie, jak będziemy na Litwie, odwiedzili Górę Krzyży. No i powiem wam, że warto było tutaj przyjechać, bo jest to no, dość ciekawe zobaczyć kilkadziesiąt tysięcy krzyży w jednym miejscu. My przywieźliśmy z Polski krzyż, który wisiał w kaplicy w moim domu. Moi rodzice kiedyś prowadzili dom rekolekcyjny, no i tam mieliśmy jedno pomieszczenie przeznaczone na kaplicę, w której odprawiane były msze. No i na środku tej kaplicy właśnie wisiał ten krzyż. Później przez 20 parę lat niestety, ale no wisiał na strychu, ponieważ nie mieliśmy za bardzo miejsca dla niego. I wyjeżdżając na Litwę, moja siostra usłyszała o tej Górze Krzyży i przyniosła nam ten krzyż. No i dzięki niej mamy go teraz tutaj ze sobą, no i za chwileczkę znajdziemy jakieś godne miejsce, żeby go zostawić no na pamiątkę naszej wizyty tutaj i tej pielgrzymki. Zbliżamy się do granicy z Łotwą, tym samym kończymy naszą przygodę z Litwą. No jest to takie państwo bardzo spokojne, mało zaludnione, nie ma jakoś zbyt wiele tych wiosek, zbyt dużych miejscowości, więc no, mi się podobało. Mi się także podobało. Wilno i Troki to była fajna wycieczka. Natomiast sama w sobie Litwa nie zrobiła na mnie jakiegoś dużego wrażenia. No jest piękna i spokojna. Natomiast jest bardzo wiele takich miejscówek dla vanlife'u, można spać na dziko bez problemu. Niestety, jeśli są to miejsca oznaczone jako biwakowe lub jakieś takie większe parkingi, zazwyczaj wieczorami zbiera się tam młodzież i robią sobie imprezki. Nie są oni szkodliwi, oczywiście, że nie, natomiast no, jest to troszkę uciążliwe, kiedy chce się po prostu człowiek wyspać. I no, idzie spać dosyć wcześnie, a o godzinie 12 budzi nas impreza. No natomiast no, to zależy. Czasami są te imprezy, czasami nie. Wilno odrestaurowane, Wilno przepiękne, fantastyczne. Pozostałe duże miejscowości już nie. To Kowno to jest jakiś totalny dramat. Te malutkie wioseczki no, są bardzo urokliwe, bo one mają zachowane takie stare domeczki, kolorowe. No jest jak na wsi. Wszędzie rosną jabłka, można sobie zrywać te jabłka nawet, czy to mi się wydaje, że można. No bo drzewa się uginają, aż po prostu te gałęzie od ilości jabłek, jest przeogromna ilość. Mamy jeszcze jedną prośbę, ponieważ jedziemy teraz w kierunku Finlandii, Szwecja, potem Norwegia, a mamy problem z kierunkowskazem. Bardzo szybko miga nam prawy kierunkowskaz, mimo że wszystkie się świecą. Sprawdzałem żarówki, wymieniłem żarówki, to nie jest to. No i mamy taką prośbę, jeżeli ktoś z was mieszka może w Finlandii, Szwecji albo w Norwegii i jest elektrykiem samochodowym albo zna jakiegoś elektryka, to proszę dajcie nam znać, bo się chcemy poradzić, co mamy zrobić, jak mamy to naprawić, bo ja już naprawdę nie mam pomysłu, już zachodzę od głowy. Od głowy zachodzę? Martwię się bardzo tym, że tak strasznie tak mruga ten kierunkowskaz. No świecić świeci, działa, ale chciałbym, żeby to było naprawione. Także proszę dajcie nam znać elektrycy albo osoby, które się znają na tym i wiedzą, co jest zepsute. A po co, jak moglibyśmy to samo istnie sprawdzić, bo... Boimy się jechać tu do tutejszych, no bo wiecie, jak jest za granicą, nie? No, dokładnie. Zobaczą obcokrajowca, to razy 5. No. Dobra, to kończymy na dzisiaj. Trzymajcie się. To zobaczymy w kolejnym odcinku. No i przed wami Łotwa. A, jedziemy do Łotwy. Także przed nami już dzisiaj Łotwa, za 2 godziny tam będziemy. Jestem bardzo podekscytowana. Za pół godziny, kochana. Za pół godziny, ponieważ o Łotwie nie wiem praktycznie nic, także jestem ciekawa, co ta Łotwa nam przyniesie, pokaże, a od kilku naszych widzów mamy bardzo fajne miejsca polecone.
Także myślę, że będzie fajnie. Pa!